Społeczność Szkoły Podstawowej imienia Karola Miarki w Pielgrzymowicach 20 października obchodziła święto patrona. Z tej okazji tradycyjnie odbył się uroczysty apel. Szkoła co roku oczywiście przypomina o tym, jak tylko możemy, właśnie po to, żeby pamięć o ludziach, którzy pochodzą z małych społeczności, bo przecież Pielgrzymowice to jest społeczność mała, a w czasach Karola Miarki jeszcze mniejsza. I on w tych czasach właśnie, będąc człowiekiem z tak małej miejscowości, potrafił zaistnieć nie tylko na forum miejscowym, ale także na forum ogólnopolskim. Karol Miarka właśnie był człowiekiem, który tą polskość budził tak, żeby ją pokazać jako element wartości i kulturowej, i społecznej, i historycznej. W każdym wymiarze. A ponieważ był człowiekiem bardzo wszechstronnym, to na wielu, wielu polach właśnie starał się pokazywać wartości, które z polskości wypływają. Nie jako wartości tylko zamykane w domach za czterema ścianami budynków, ale także wartości, które wcześniej przed nami wielu przodków wyznawało, a po nas warto, żeby one były krzewione także. Podczas Akademii wręczono również Nagrodę Karola 2023 dla najlepszego ucznia szkoły, który w dużym stopniu angażował się w życie placówki. Jestem bardzo zadowolony i szczerze mówiąc nie spodziewałem się tej nagrody. Było dużo osób nominowanych, które bardzo działały tutaj w społeczności szkoły i które miały duże szanse również zdobycia tej nagrody. Nie zabrakło również występów artystycznych na szkolnej scenie. Duet Dominika Pilis oraz Alessia Rorato zaczarowały wszystkich uczestników grom na pianinie i flecie. A dyrektor szkoły Andrzej Pilis podkreślił, czego w dzisiejszych czasach najmłodsi mogliby się uczyć od Karola Miarki. Dumy. Przede wszystkim dumy z bycia sobą. Ja za każdym razem to podkreślam także, że bycie sobą to jest najważniejsza wartość, której my możemy nauczyć. Nie ma znaczenia, czy ktoś urodził się w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie czy Wrocławiu, czy Pielgrzymowicach. Jeżeli ma w sobie silne poczucie własnej wartości, ale nie przerażające się w zarozumiałość i w pychę, tylko właśnie poczucie własnej wartości wynikające z posiadanych zdolności, umiejętności, to powinien czuć się dobrze, będąc tym, kim jest i skąd pochodzi. W gminie Pawłowice w dalszym ciągu realizowane są inwestycje drogowe. Między innymi trwa przebudowa drogi gminnej ulicy Podlesie. Jesteśmy obecnie na przebudowanej, rozbudowywanej ulicy Podlesie w Pielgrzymowicach. To jest 1330 metrów bieżących, ale tutaj trzeba nadmienić, że to również chodzi o ulicę boczną w Jarząbkowicach. To jest jeden ciąg ulic, ale dwa różne sołectwa, dwie różne ulice z nazwy. No więc jak Państwo widzą, jesteśmy w trakcie wykonywania warstwy wiążącej, którą tutaj widać. Prace ogólnie zakończą się w całości inwestycje w sierpniu 2024, ale już na niektórych odcinkach mamy bardzo wysoki stopień zaawansowania, więc jest ten ruch bieżący mieszkańców się odbywa tak jak tutaj. Inwestycja realizowana jest dzięki współfinansowaniu Polskiego Ładu. Fundusze z Polskiego Ładu 2,5 miliona w bieżącym roku, 2,5 miliona w 2024. Ogólny koszt inwestycji to jest niespełna 10 milionów polskich złotych. W przebudowie jest również droga powiatowa ulica Zebrzydowicka w Pielgrzymowicach. Odcinek wynosi około 2,3 km. Prace podzielone są na kilka etapów, w których wykonane będzie m.in. rozbieranie zatok autobusowych, wymiana nawierzchni asfaltowej, przebudowa końcowego odcinka drogi wraz z budową chodnika. Inwestycje prowadzi powiat pszczyński. W sfinansowaniu przebudowy partycypuje gmina Pawłowice. Mieszkańcy Pawłowic końcem października będą mogli podziwiać nowy skwer, który powstaje w sąsiedztwie parku imienia profesora Stanisława Pisarka. Prace trwają, a wraz z nimi pojawiają się kolejne nowe elementy zabudowy, m.in. zamgławiacze wodne, które będą chłodzić latem. Teren zyska wiele zieleni, krzewów, różnokolorowych wrzosów oraz traw ozdobnych. Pojawią się również klony kuliste i klony czerwone, a to wszystko dzięki pracownikom gminnego zespołu komunalnego, którzy zagospodarowują zieleń.
Centrum Multidyscyplinarne w Pawłowicach powoli przygotowuje się do sezonu zimowego. Obecnie trwają odbiory drugiego etapu modernizacji lodowiska. Kończymy, w tej chwili jesteśmy na etapie odbiorów etapu drugiego. No i w tym etapie drugim nastąpiły bardziej zmiany technologiczne, czyli zostały wymienione agregaty chłodzące. W tej chwili mamy dwa agregaty chłodzące. Zostało rozdzielone chłodzenie na tak naprawdę dwa systemy. Jeden system do chłodzenia lodowiska, którego tutaj widzimy, a drugi system to jest system do chłodzenia toru karlingowego, który jest tutaj obok nas, i przebudowa całego toru karlingowego. Ten tor karlingowy mieliśmy tutaj, natomiast w tej chwili tor karlingowy został całkowicie obudowany, całkowicie zmienione systemy chłodzenia, wentylacji, utrzymania odpowiedniej wilgotności, temperatury na torze, po to, aby po pierwsze karlingowcy mogli szybciej i w innych terminach, niezależnie od lodowiska, trenować. Natomiast druga sprawa jest taka, żeby ograniczyć energię potrzebną do utrzymania tych obiektów. Jest to sporo energii potrzebnej. A kiedy możemy spodziewać się zakończenia prac i rozpoczęcia sezonu? Jeżeli chodzi o lodowisko, to tutaj już mamy zaplanowany start na 1 grudnia. Od 1 grudnia startujemy z lodowiskiem, startujemy z nauką jazdy na łyżwach. I to, co zawsze się co roku dzieje na lodowisku, czyli dyskoteki, szkolenie dzieci i ślizgawki ogólnodostępne. Szkoły oczywiście korzystają dużo z lodowiska. Natomiast jeżeli chodzi o tor lodowy, to tylko jak uda nam się zakończyć prace związane z odbiorem tego etapu drugiego, to rozpoczynamy chłodzenie toru lodowego i tutaj również jak najszybciej chcemy udostępnić ten tor sportowcom.